widzicie, po prawie 8 latach naszych rządów nie tylko nie ma drugiej Wenezueli, ani żadnych innych złych przykładów, ale jest gigantyczna polityka społeczna. 500+, 13, 14 emerytury, rodzinny kapitał opiekuńczy, wyprawka dla dzieci przed sezonem szkolnym. To wszystko około 85 miliardów złotych rocznie. Tego nie było w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Tu są te pieniądze zakopane, tu są te pieniądze, które niby miały być gdzieś ukryte. Nie ma żadnego haczyka. To jest sprawność zarządzania finansami publicznymi przez Ministerstwo Finansów w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nowe, ogromne wydatki na obronność też są możliwe właśnie dokładnie dzięki temu. A jednocześnie, szanowni państwo, obniżony dług do PKB. Tak, to także jest możliwe. Nasi poprzednicy gospodarowali tak źle, że dług do PKB, teraz mówię o długu, nie o samych tylko podatkach, cały dług do PKB nastąpił przyrost tego długu o 9 punktów procentowych. W czasach naszych rządów, mimo gigantycznych wydatków na ratowanie miejsc pracy w czasach pandemii, mimo ogromnych wydatków na tarczę antyinflacyjną, antyputinowską, to kolejne dziesiątki miliardów złotych. Nasz dług do PKB spadnie w relacji do PKB o 2 punkty procentowe lub więcej. A więc, szanowni państwo, tutaj trzeba porównać na tych wykresach jeszcze jedną rzecz, bo jak popatrzycie sobie na rządy Platformy Obywatelskiej, to tam następuje również spadek długu publicznego do PKB. Ale to jest z jednej charakterystycznej przyczyny, o której zresztą chyba wszyscy Polacy pamiętają. Platforma Obywatelska zabrała połowę OFE. Zabrała połowę środków zgromadzonych przez Polaków w otwartych funduszach emerytalnych. No to wtedy, jak zabrali 153 miliardy złotych, no to oczywiście wzięli je do budżetu, no to dług publiczny o tę kwotę mógł zostać obniżony.